Kurde, ludzie, to żyje, ja nie wiem jak to się stało, kurde, to żyje, ja pierdzielę. Gdzie on jest? Kurde, ja mu zaraz zrobię jesień z dupy średniowiecza, oż ty cholero jedna ty! Siemano ekipo, witam was serdecznie i nadszedł ten czas. Ostatni import jak na razie w tym miesiącu, bądź w tych dwóch miesiącach. To już zależy, kiedy będę wiedział, ile mi zostało z wakacji. Pieniążków. Ale najnowszy, limitowany na Halloween Race Frankensauer. Frankensauer, czyli to oznacza, że będzie kwaśniawy? Bardzo fajnie. To się nie zrozumcie mnie źle. Ja bardzo lubię kwaśne smaki, więc dlatego nie zaniżam niektórych ocen, ale przy niektórych edergolach to chcielibyście tam jakichkolwiek kwaśnych posmaków mieć. Czy to z tyłu, czy to na środku, na języku, wszędzie. Tam chcecie po prostu mieć słodki smak od początku do końca, chyba że jest napisane, że ma być kwaśny. To okej, wtedy to jeszcze jest do wybaczenia. A dzisiaj mamy smak, który ma być kwaśny. I to jest jeden z dwóch smaków, które są w bezpośrednim stopniu kwaśne. Pierwszy to był Sour Gummy Worms, który był basiciem, plus jeszcze, no niestety nie ostał się dotąd, aż bym ja go kupił. No i cóż... Nie mam go. Może kiedyś będzie ten Ristok. I kurde... Trafią się te smaki, które... No na przykład był tam Phantom Freeze, był tam Apollo. Właśnie Sour Gummy Worms i niektóre z jedyny jaki mam z tych basiców to był... Jako pierwszy Galaxy Burst. No i... Czy jest to bezpośrednio powiedziane jaki to będzie smak? Chyba nie. A co można powiedzieć o Razie? Raze oczywiście innowacyjne połączenie energetyka z właściwościami izotonicznymi, czyli m.in. kwasy amino BCAA, nawodnienie, elektrolity. A z Energola mamy oczywiście energię i skupienie. No i co? Właśnie jak mówiłem, Frankensauer. To może być kwaśne jabłko. To może być w ogóle cytryna, to mogą być kwaśne cukierki, to może być wszystko. Czyżby coś gdzieś to było napisane? Wolę lepiej się kurde upewnić trzy razy, a jeżeli miałbym przy końcówce, jak to było przy jednej z C4, zobaczyć jaki to jest smak. No i przy okazji pucha, bardzo ładna, z tych wszystkich. To jest oczywiście nowszy design, starszy to miałeś przy Watermelon Frost czy przy właśnie Galaxy Burst i to jest kurde jeden z najlepszych, jak nie najlepszy, może konkurować z nim naprawdę i White Peach i Prickly Pear. Mamy kurde gazety, gałki oczne, o chyba jest nawet duch. Czacha pirata, jest nasz Frankenstein. Klimaty naprawdę halloweenowe. To jest chyba pierwszy smak jaki Race wypuścił, jeżeli chodzi o halloweenowe smaki. A drugi to był chyba Zombuz, czy był jeszcze jakiś? Wiem, że na pewno ten był pierwszy, tak więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy do wartości odżywczych. Skład jest jeden i ten sam. Ja spojrzałem na ten i na Prickly Pear. Te składy się naprawdę niczym nie różnią. Żadnych kalorii, żadnych tłuszczów. 15 mg sodium, żadnych węglowodanów, żadnych cukrów. Żadnego białka i potasium 55 mg. To jest Energol, który nie ma w sobie żadnych witamin. Ale ma za to w sobie aminokwasy BCAA, elektrolity. Nie jest źle. Żadnych barwników, 300 mg kofeiny i kwaśny smak. Jaki? Przekonajmy się. I ostatni import jak na razie.
Albo kwaśne jabłko, albo naprawdę kwaśne cukierki. To może być wszystko. Tu już naprawdę pachnie jak pudrowe cukierki. To jest, kurde, naprawdę jeden z najbardziej rozpoznawalnych aspektów, jeżeli chodzi o te kwaśne energole. Zawsze mi pachniały pudrowymi cukierkami. Nie wiem. Możliwe, że to jest jabłko, bo jakieś tam wajby są. Wiecie, Sour Gummy Worms, tam było napisane, że to mają być kwaśne żelki w kształcie robaków. Więc no. Nie ma już, kurde, do czego się doczepić, co? Trochę mi to przypomina Chupa Chupsa, ale. Sprawdźmy najpierw, jak bardzo jest czysty. Okej, okay, nie za wiele. I co? Co jak co, ale Rejs słynie z tego, że ma naprawdę czyste energetyki. I ja się nie mam do niczego przyczepić. To jest po prostu czyste jak woda. A jak będzie smakować? Proszę was, kurde, Tiger Black. Tiger przede wszystkim, zróbcie jakąś serię, gdzie wasze smaki, jakieś naprawdę topowe, no, na przykład mango i tak dalej, dacie bez żadnych barwników. I pierwsze, co chcę na pewno podkreślić, to jest oczywiście kwaśność. Kurcze bele, ja pierdzielę. To jest taki sam vibe, jak miałem przy goście Sour Patch. Tylko że tutaj, kurde, jest jeszcze mniej wyczuwalna ta kwaśność. Więc no. Kurde, to nie jest poziom na przykład Tigerów Hedgehog. To nie jest poziom Ghostów Warhead, który naprawdę mogą cię wykręcić. Jeżeli jesteś, kurde, podatny na kwaśne. Jeżeli nie, to kurde, ja czuję kwaśne chyba razy dwa. Bo niektórych te headshoki w ogóle nie wykręciły, a mnie ten pierwszy smak. Ło, tak, i tak. Ale tutaj nie wyczuwam bardzo takiego, kurde, takiej kwaśności. Żeby mnie wykręciła, w ogóle jej nie czuję. I oczywiście nawodnienie, smak bardzo mocny. Bardzo mocny, nie najmocniejszy, ale po Prickly Pear obawiałem się, że może być źle. Ale tu już wracamy do konkretów. I właśnie jaki to jest smak, bo rozgadałem się o kwaśnym i tak dalej. Jeszcze łyk nie zaszkodzi. Powiem wam szczerze, jestem w 90%, że tu chodzi o kwaśne cukierki jabłkowe. Już po samej puszce i po samym tym wszystkim mogłem tak doskwierać i tak dalej, że to może być coś z jabłkiem, bo najczęściej firmy energetyczne, jak wypuszczają kwaśne energetyki, zawsze idą po jabłko. Niezależnie od tego, jak bardzo, kurde, jesteś rozwiniętą firmą, zawsze przy kwaśnych energolach idziesz po jabłko. Więc dlatego to jest moje takie pierwsze przypuszczenie i naprawdę jestem już na 80% pewien, że to może być jabłko. Ale nie takie jabłko, że jabłko, tylko jabłkowe cukierki. A to właśnie moje drugie te? Właśnie nie wiem, kurde. Troszeczkę ma tutaj takich cytrynowych wajbów. Ma troszeczkę takich cytrynowych wajbów. Może to być naprawdę smak lemoniadowy. Ja za chwilę oczywiście pójdę i sprawdzę, jaki to jest smak. Jeszcze trzy razy sprawdziłem, zanim, kurde, się upewniłem. Powiem wam, że opinie są podzielone. To jest oczywiście smak cukierkowy, ale jak ja mówiłem, to może być, kurde, najpewniej limonkowo-cytrynowy smak. Cukierków, ale smak, bo ja tutaj nie mówię, że to jest full stricte limonka cytryna.
I właśnie tam wtedy nie mówiłem o 100%, tak wiecie, kurde, stricte 100%, że to jest jabłko, bo nie pasowało mi to. I właśnie, kurde, jak wyczytałem limonka, cytryna, pomyślałem sobie, ej, czy te moje 20% miało rację? Czy mamy tu do czynienia z limonką, cytryną? Czy może jednak, kurde, to jednak jest jabłko? No niektórzy naprawdę piszą, że to jest, kurde, jasne, cukierkowy smak, ale nie wymieniają konkretów, więc dlatego nasza kochana Guilt Free mówi nam, że to jest najprawdopodobniej, nie mówię, że stuprocentowo, ale najprawdopodobniej jest to po prostu limonkowo-cytrynowe cukierki, kwaśne cukierki. I jakby miał to, kurde, rankingować tutaj? Okej. Mamy, kurde, naprawdę sporo i ja już patrzę tutaj na te górne granice, bo mamy Ghost Citrus, Monster Super Dry Nitro, mówię od dołu do góry. Tiger NFC, Unbound Custom Citrus i Monster OC Style Lemonade. Ja tu patrzę między innymi za tym, za smakiem limonki i cytryny. Przejdziemy oczywiście też do cukierkowej sekcji, ale jakbym tutaj miał to stawiać, ten nowy Tiger Hyper Thunder jest nawet lepszy od niego. Monster Ultra Citron na pewno bym, kurde, nie powiedział, że to jest lepsze od Monstera, ale od 3D Citrus Mist, niby tam wiecie, Mountain Dew i te sprawy, ale jak tak patrzę dalej na dół, to najpewniej to jest, kurde, poziom pomiędzy Monsterem Citronem a 3D Citrus Mist, ale tutaj chodzi najbardziej o cukierki, więc dlatego przejdźmy do drugiej sekcji, na której na pewno ja ją umieszczę. Dobra, mamy cukierkowe, no i co? Ghost Sour Patch Red Berry to nie jest ten poziom, już od razu mówię. Ghost Warhead Sour Watermelon, Tiger Body Fuel, Bubblegum Ninja Cotton Candy. Jak mówiłem, to są dwa naprawdę równe sobie smaki. Ale wydaje mi się, że to jest lepsze od nich. I nie wiem, czy nie jest nawet lepsze od Ghosta Warhead. No, jestem takim pieprzeńcem, jeżeli chodzi o te leciutko kwaśne energetyki, o te leciutko kwaśne smaki, gdzie ta kwaśność dodaje uroku, a nie odbiera coś energolowi, więc dlatego chyba to będzie drugie miejsce wśród cukierkowych. Jak mówiłem, przy okazji cytrynowych będzie nisko, więc dlatego wolałem to umieścić na cukierkowych, bo wszyscy byli zgodni co do jednego. To jest na pewno smak cukierkowy, więc dlatego lepiej, żeby się znalazł tam, gdzie być powinien, więc drugie miejsce, moi drodzy. I co? Według mnie to by było na tyle. Fajna, kurde, seria, jeżeli miałbym to podsumować. Działa, jeżeli chodzi o nawodnienie. 300 mg kofeiny zawsze będzie działać, nawet chyba na najbardziej nieodporny na kofeinę organizm. A mój jest jednym z takich. Naprawdę bardzo fajne smaki. Niektóre tu były takie potknięcia, ale powiedzmy, że można, kurde, to jeszcze wybaczyć, bo jednak wiecie, kaktus to jest jeden z tych mocniejszych smaków, a mocniejsze smaki mają to do siebie, że mogą nie wpasować w kogoś. I słyszałem, że to jest jeden z ulubionych energoli wielu Amerykan. Ja powiedziałem, co powiedziałem, dla mnie to jest jeden z gorszych rejsów. Na razie z tego wszystkiego najgorszy. Fajny, kurde, smakowo, ale strasznie lekki. Chyba że ja trafiłem na trefną puszkę. Może też tak być. I naprawdę fajnie, że się nie zraziłem. Bo po Prickly Pear słyszałem, że ten wyszedł wraz z Juice Box. W sensie Cafeinman to testował wraz z Juice Box Razem, więc troszeczkę się bałem, że kurde, może być taki nie tego, nie tego. Też będzie taki słaby w smaku i ogólnie znowu się zawiodę, ale nie. Tu już mamy konkret. No i widzimy się następnym razem. Następnym razem może w końcu zrobię porównanie. Ta pucha czeka.
pucha czeka na predatora, więc dlatego postaram się naprawdę szybko siostrę zagonić, poobiecywać jej i tak dalej, wiecie, złote góry, złote pociągi, a tam nagle dam jej tylko, wiecie, tylko nic nie mówcie. Nic nie mówcie, ja was proszę.